Cześć. Niedawno powstało rozporządzenie o wymianie kotła centralnego ogrzewania w domu i termin wymiany pieca zależy od czasu jego użytkowania. Zależy to również od klasy kotła. Tak w skrócie powiem tylko, że klasę pieca można znaleźć w instrukcji obsługi lub na tabliczce znamionowej pieca, ale gdy posiadamy kocioł starszy niż 5 lat, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie ma przypisanej klasy. O klasach kotłów powiem dokładnie na końcu, a teraz powiem o terminach wymiany. W poszczególnych regionach polskich może się to trochę różnić, ale zazwyczaj jest to zaplanowane na około 5-7 lat. Przytoczę przykład okręgu Rybnika, województwa śląskiego, ale myślę, że będzie podobnie w całym województwie. Czyli dla kotłów pozaklasowych eksploatacja powyżej 10 lat należy wymienić do 31 grudnia 2021 roku. Eksploatacja od 5 do 10 lat należy wymienić do 31 grudnia 2023 roku, a eksploatacja poniżej 5 lat należy wymienić do 31 grudnia 2025. A dla kotłów 3 i 4 klasy należy wymienić do 31 grudnia 2027. Początek eksploatacji jest równoznaczny z datą produkcji. Teraz wrócę jeszcze do klasy kotłów, tak jak obiecałem wcześniej. No więc tak, zaczynam od najgorszej klasy. Klasa trzecia. Najniższa klasa, kocioł charakteryzuje się wysoką emisyjnością, a przez to znacznym negatywnym wpływem na środowisko. Klasa czwarta. Klasa kotła ze średnio wysoką emisyjnością. I klasa piąta. Najwyższa klasa z niską emisyjnością i ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko. No i jeszcze są piece, które w ogóle nie zostały sklasyfikowane. Zazwyczaj są starsze niż 5 lat. To tyle o ustawie. Napiszcie w komentarzach, co w ogóle o tym sądzicie, bo według mnie częściowo rozwiąże to problem, ale na pewno nie do końca, bo bardzo dużo zależy od tego, czym palimy w piecu i w jaki sposób. Nawet piecem 10-20-letnim można palić ekologicznie, jeśli jest górno-palaniskowy. I palimy nim metodą od góry, czyli najpierw wsypujemy węgiel, możemy nawet wsypać do pełna. Potem u góry rozpalamy drewno, od drewna zapala się górna warstwa węgla. Węgiel zapala się od góry do dołu, z czasem koksuje się, robi się żar i ten żar utrzymuje się nawet kilkanaście godzin. Stałą temperaturę na kotle utrzymuje miarkownik ciągu, a przez klapkę w górnych drzwiczkach wpuszczane jest tak zwane wtórne powietrze do dopalania spalin. Zobaczcie na mój komin, palę właśnie metodą od góry, to jest jakieś 2 godziny po rozpaleniu. Jeszcze jakiś delikatny biały dymek można zauważyć, ale jak węgiel całkiem się skoksuje, to nad kominem nie będzie widać dymu. Tą metodę spalania pokazałem w innym filmie, a link do tego filmu znajdziecie w opisie tego filmu. Jest jeszcze metoda spalania kroczącego, do której czasami przechodzę po spalaniu górnym. Też jest ekologiczna i ekonomiczna, też link znajdziecie w opisie filmu. Niestety jeszcze bardzo wiele osób pali w sposób tradycyjny, od dołu. I właśnie takie spalanie powoduje smog, kłęby dymu. Niejednokrotnie niestety ludzie w takich piecach palą śmieci, mimo że śmieci są przecież zbierane. Nieraz to po prostu nie da się wyjść na podwórko, no i to jest po prostu dramat. Także no chyba dobrze, że część tych pieców śmieciuchów będzie polikwidowana, bo niestety, ale większość użytkowników tych pieców truje wszystkich dookoła. A na koniec przytoczę jeszcze z innego mojego filmu kilka metod spalania. Teraz jeszcze podsumowanie sposobów palenia. Sposób numer 1. Palenie tradycyjne od dołu, czyli na dole rozpalamy drewno, później dosypujemy mniejszą ilość węgla. Gdy węgiel się rozpali, dosypujemy jeszcze kilka łopat lub do pełna. Spaliny się nie dopalają, a z komina wylatuje gęsty czarny dym. Tak właśnie powstaje smog i truje się wszystkich dookoła. Jest to najgorsza z możliwych metod palenia i za takie coś powinno się konfiskować kocioł. Sposób numer 2. Palenie tradycyjne od dołu, ale z dozowaniem węgla, czyli podsypywanie małymi porcjami. Jest to metoda prawie tak dobra jak palenie kroczące, ale trzeba się nachodzić. Sposób numer 3. Metoda krocząca, omówiona w tym filmie. Pozwala zaoszczędzić prawie tyle węgla, co przy górnym spalaniu. Jest to metoda trochę gorsza od palenia od góry, ale już jest całkiem nieźle. I sposób numer 4. Metoda palenia od góry. To najlepsza metoda, najbardziej ekologiczna i najbardziej ekonomiczna. Pozwala zaoszczędzić do 30% węgla. Na koniec jeszcze zapraszam do filmów o spalaniu węgla, o prawidłowym spalaniu węgla, ekonomicznym, ekologicznym. Linki do tych filmów znajdziecie w opisie tego filmu. Zachęcam do subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. I jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę. Dzięki za uwagę. Cześć! Cześć! Cześć.